jestem miłośnikiem rowerów, jeżdżę na rowerze, z rampy nie będę skakał, bo to nie mam takich kompetencji. Natomiast na pewno będzie wspaniały pokaz, bo Happy Bike Beskidy to właśnie takie wydarzenie, które ma i promować jazdę na rowerze, ale też my jako nasze miasto jesteśmy już od lat takim centrum rowerowym. Nawet myślę, że bez przesady można powiedzieć, że jesteśmy stolicą rowerową, zwłaszcza jeśli chodzi o ścieżki zjazdowe enduro, ale też te ścieżki nasze, nazwijmy je rodzinne, które cały czas rozwijamy. I trudno w tym sezonie nie przejechać się na rowerze, jeżeli ktoś lubi, a wiemy, że nasi mieszkańcy bardzo to lubią. Bardzo dużo rowerów posiadają i korzystają z nich. Tereny mamy wspaniałe, szczególnie dla rowerów górskich. No i taka impreza myślę, że właśnie jest po to, żeby to podkreślić, zachęcić, a też pokazać, jak bezpiecznie jeździć na rowerze, pokazać, jak niebezpiecznie jeździć na rowerze, ale to tylko dla wybrańców, tutaj te akrobacje. No myślę, że dzieciaki też chętnie uzyskają wiedzę, jak bezpiecznie zachowywać się na rowerze i po to to robimy właśnie dla naszych mieszkańców. Błonia są rewelacyjnym miejscem pod względem rekreacji, tak? Bielsko zaczęło słynąć i słynie ze ścieżek rowerowych, z turystyki rowerowej. Chcemy to bardzo promować, chcemy pokazać ludziom, że mamy niesamowite zaplecze, które trzeba wykorzystać. Takie festiwale jak dzisiejszy jest nie tylko dla sportowców, ponieważ normalnie jak odbywają się zawody, przyjeżdżają tylko zawodnicy, oni jakby między sobą się bawią na tych imprezach. Natomiast ta impreza jest po to, żeby mógł każdy w nich uczestniczyć. To jest nie tylko święto rowerowe, natomiast to jest show. To jest show, na który może każdy przyjść i ma tą opcję i możliwość zobaczenia rowerów pod innym kątem, nie tylko jazdy zwykłej, szosowej czy jazdy normalnej, takiej zwyczajnej, tylko tutaj jeszcze są triki, jest freestyle, są różne po prostu opcje tej turystyki rowerowej. Od zawodów na pump tracku, czyli startują maluszki, dwuletnie nawet, po starszą młodzież. Mamy warsztaty i stomatologiczne, gdzie zapoznajemy dzieci i oswajamy ze stomatologią. A oprócz tego cukiernicze warsztaty, mamy również pokazy sprzętu sportowego, ciekawostki na przyszły rok. Można by spróbować i przetestować rower, wziąć, pojechać w trasę. Do tego oczywiście DJ-e, którzy grają przez cały dzień, koncerty. Wystrzałowy finał o 21:30, który mamy, czyli nocny pokaz tutaj zawodników wraz z Fire Show. No i oczywiście gwiazdą tutaj naszego całego tego festiwalu jest Dawid Godzik, czyli mistrz wszystkich mistrzów w MTB, w dirt jumpingu. Natomiast jutro mamy jeszcze mnóstwo atrakcji i to będzie Kamil Kobędzowski, który jest jednym z finalistów Mam Talent, który pokaże stand MTB. Nadal oczywiście pokazy sprzętu, warsztaty, także serdecznie zapraszamy.